komedii animowanej Niezgaszalni użyczam głosu głównej bohaterce, Georgii. Georgia jest młodą dziewczyną, która marzy i pragnie zostać strażaczką. Ale w czasach, kiedy ona właśnie żyje, nie jest to takie oczywiste. Był to zawód zdominowany i uprawiany głównie przez mężczyzn. Georgia, dziewczyny nie mogą być strażakami. Jestem odważna tak jak chłopcy. Chcę być strażaczką i nie mów mi, że na głowę upadłam. O. Pragnie przełamywać stereotypy i wbrew przeciwnościom nie boi się spełniać marzeń. Mało tego, sięga po nie bardzo odważnie i zuchwale. Dziewczyny nie mogą być strażakami? Wolne żarty. Muszę tylko ekspresowo przypakować. Z mango zrobimy bicepsy, a bąsy wytnę z... Kiedy nad Nowy Jork przychodzą czarne chmury spowite z tym dymem, Georgia wciela się młodego strażaka Joe. W ten oto sposób nikt jej nie rozpoznaje. Kim jesteś? Jestem Joe, strażak Joe. Ale nie myślmy o tym, że to jest film tylko dla dziewczyn. Wręcz przeciwnie. To jest film dla każdego. Dla dużego, małego, dla dziewczyn i dla chłopaków. Bo myślę, że każdy chłopak chciałby mieć taką koleżankę w swojej bandzie, bo to jest dziewczyna, z którą można nie tylko konie kraść, ale i gasić nie jeden pożar. Hola, hola, Joe, a sprawdziłeś? Ciśnienie wody. Oczywiście jest cała masa przygód, która będzie po drodze. Przechlapane. Ale no już nie mnie opowiadać, po prostu musicie to zobaczyć. Cześć, nazywam się Małgosia Socha i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie i przede wszystkim gorąco na najnowszą animację Niezgaszalni. Niezgaszalni w kinach od 15 lipca.